Jesteśmy na hali sportowej, gdzie rozgrywane są Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tańcu, w paratańcu sportowym. To już jest 24. wydanie tej imprezy. Zgromadziliśmy zawodników z 13 krajów. Tańczą oni kategorie konwencjonalne, czyli tańce standardowe i latynoamerykańskie oraz freestyle. Będzie rozdanych około 100 medali i pucharów. Mamy około 50 zawodników z zagranicy i 50 z Polski. To jest największa liczba uczestników z Polski w tym roku. Bardzo nas to cieszy, bo to widać, że tańc na wózkach w Polsce się rozwija. Tańczę od 23 lat, więc chyba są to moje 23. Mistrzostwo Polski, jeżeli dobrze liczę. Moja przygoda z tańcem zaczęła się na obozie w Ciechocinku, organizowanym przez Stowarzyszenie Swing Duet. Był taki czas, kiedy grałem równolegle w kosza i tańczyłem, ale pewnego dnia na treningu spadłem z wózka, trochę się połamałem. No i po tym wypadku długo leczyłem kontuzję i potem zdecydowałem, że jednak zostaję w tańcu. Chciałbym jak najdłużej tańczyć, o ile zdrowie pozwoli. Kiedy już skończę tańczyć, chciałbym zostać sędzią tanecznym, jak również instruktorem tańca. Taniec jest moją pasją od małego, zawsze chciałam to robić. Chodziłam na zajęcia i raz pojechałam na obóz do innej grupy i tak się dowiedziałam o tym, że w tej grupie jest też kadra narodowa i są mistrzostwa i tak po kolei. To są moje drugie mistrzostwa w kadrze. Taniec pomógł mi w codziennym życiu, jestem pewniejsza siebie, wiem w czym jestem dobra i widzę dla siebie szansę, żeby robić to jeszcze lepiej. Taniec jest dla tych, którym w duszy gra ten muzyka i taniec i chcą się ruszać, więc niezależnie od sprawności fizycznej mogą brać udział w takich zawodach sportowych. Taniec jest zdecydowanie wielką przygodą, są to również podróże. Poleciłabym taniec każdemu, kto tylko lubi muzykę, kto lubi się ruszać.